Siemanko, z tej strony Filo, a to 30. Jeszcze raz. Siemanko, z tej strony Filo, a to 41. Albo drugi. Chyba 42. odcinek z gry Wiedźmin 1. Dzisiaj spotykamy się już w zimie. W zimie, która płonie. Przypłynęliśmy tutaj z Jaskrem. Zaprowadził nas tu, powiedzmy, że rybak. Król rybak. Nie wiem, czy można powiedzieć zaprowadził, ale to nieważne. Na nowo poznajmy w ogóle lokację teraz. Wow. No nic. To pogadajmy z Vincentem o tym, co tu się dzieje. Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz. Wiele cię ominęło, Wiedźminie. Witaj, Vincent. Co tu robisz? Nie uwierzę, że wyszedłeś się przywitać. Król Radowid przybył do Temerii. Jestem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Krucho z nami będzie, jeśli stanie mu się krzywda. Foltest już wrócił? Tak, jest w Starej Wyzimie. Żołnierze od razu nabrali ducha. Teraz przynajmniej wiadomo, czyje rozkazy wykonujemy. Mam prośbę. Muszę się dostać do Starej Wyzimy. Tam jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. W pojedynkę mam szansę się przedrzeć, ale... Rozumiesz? Geralt, o co chodzi? Rozumiem. Jaskier, mam zadanie w sam raz dla ciebie. Później wprowadzę cię w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o króla Radowida. A niewyparzony język Wiedźmina mógłby wszystko zepsuć. Czy wy przypadkiem czegoś nie kombinujecie? Vincent ma rację, tylko bym przeszkadzał. Nie nadaje się do rozmów z królami. Zatem postanowione. Jaskier, poczekaj na mnie w obozie królewskim. A ty, Geralt, rób co musisz. Nie ma czasu do stracenia. No po prostu Jaskra musieliśmy odesłać tutaj na chwilę. Jest Zoltan. No mam nadzieję, że... O, Carmen, czekajcie, to pogadamy sobie ze wszystkimi. I patrzcie. Jest knecht zakonu zły. I jest skojatel zły. Widzicie, co się stanęło. No, taka sytuacja. No nic, w każdym razie pogadajmy z Carmen, co tam u niej słychać. Dziękuję, Geralt. Jak się mają dziewczynki? Jeszcze cię wspominają. Wiesz, że zaprzyjaźniłam się z Shani? Wow. To świetnie. Mam nadzieję, że u niej wszystko w porządku. Od wybuchu powstania ma masę roboty. Leczy rannych i chorych bez względu na rasę. Nie wszystkim się to podoba. Pojmuję. Niestety, dawno jej nie widziałam. Właściwie odkąd wybuchło powstanie. Spróbuję się z nią skontaktować. Bywaj. Okej. Nie wiem, czy Radowid zechce z nami porozmawiać. Witaj, Geralt. Wasza wysokość? Gratuluję, Wiedźminie. Bardzo sprawnie poradziłeś sobie z magistrem. Ten nadęty gnojek próbował mnie kiedyś szantażować. Ostatnimi czasy rzadko zdarza mi się usłyszeć jakąś dobrą nowinę. Dziękuję. Cała przyjemność po mojej stronie. No. Co cię sprowadza? Chcę dobić sama Andry, no i... Dobra, no. Moi bliscy potrzebują pomocy. Rozumiem. Mogę ci tylko życzyć powodzenia. Jak wygląda sytuacja na froncie? Totalny chaos. Na szczęście moi agenci dotarli do Foltesta. O ile wiem, wrócił i próbuje zaprowadzić porządek. Rozumiem. Jeśli pozwolisz, panie, oddalę się. Bywaj, Wiedźminie. Okej. Okay. No pogadaliśmy z każdym, kim mogliśmy. Coś do Vincenta jeszcze możemy? Nie, dobrze. No Vincent nam pomógł wiele razy. Także miło z jego strony. Izolt. Geralt, dobrze, że jesteś. Za chwilę będzie tu niezła haratanina. Wygląda spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. Jewin osiągnął swój cel. Prawie wszyscy nieludzie z Wyzimy chwycili za broń. Jak mu się to udało? Paradoksalnie wielka w tym zasługa zakonu, który zaczął mordować kobiety i dzieci. A wtedy nawet najbardziej zasymilowani chwycili za broń. Nie wiem, kto dowodzi zakonnikami, ale to było najgłupsze posunięcie od czasów króla Desmonda. Na pewno nie Zygfryd. Wielki mistrz. Być może od początku chcieli sprowokować nieludzi do walki. Mało tego. Zaczęły krążyć plotki o dekrecie, zgodnie z którym wszyscy nieludzie, jako najbardziej podatni na zarazę, mają zostać przesiedleni do Starej Wyzimy. Podatni na zarazę! Co za kurewska bójda! Co tu robisz? Za chwilę uderzą zakonnicy. Musimy ich odeprzeć. Potem ruszam do Starej Wyzimy, żeby wyprowadzić cywili i pacjentów Shani. Shani jest w Starej Wyzimie? Tak, zorganizowała coś na kształt szpitala.
wspominała o tobie. Spróbuję do niej dotrzeć. Dobrze, że Zoltan ma dalej mózg. I bardzo cieszę się, że nie obraliśmy już żadnej strony konfliktu, bo to każdy jest pierdolonym debilem, wychodzi na to. Przepraszam za te ostre słowa oczywiście, ale naprawdę i elfy, i ludzie to naprawdę są tacy debile, że szok. No co jest kuźwa? Skąd was tyle, no? Ja chcę tylko się dostać do tej wyzimy starej. Takie ciężkie musi być. No. Nie żyjecie, nawet nie chcę. Zjebie. No ja pierdolę, skąd was tylu tutaj jest? Tragedia. No, już mogę wejść do tej zasranej wyzimy. Brama, jest. Jesteśmy, wow. Pokrzem widzowie, mamy to. Rozdział 5. Miłościwy panie, to szaleństwo. Nie powinieneś się narażać. Lepiej zaczekać na wsparcie. Bzdura, Velerat. To moje miasto, do cholery. Ja tu rządzę. I nie będę się krył po kątach. Miłościwy panie. Zamilcz. Wiesz, że raportami wywiadu można się podetrzeć. Muszę to zobaczyć na własne oczy. Nie ludzie atakują! Chronić króla! Foltesta będę ratował. Za wolność! Sparle dłan! Ja pierdolę. Co tu się dzieje? Co się dzieje? Jaki rozpierdol. Foltest, błagam cię, nie uwierz temu śmieciowi. Jest wielki cwel, a nie mistrz. Przepraszam. Wróciłeś, królu. Mam nadzieję, że nie za późno. Twoje królestwo jest w potrzebie. Królowie nie spóźniają się nigdy. Połowa miasta stoi w płomieniach. Rynsztoki są pełne krwi. Nie czas na gry słowne, królu. Trzeba działać. Co proponujesz, Jakubie? Przekażesz mi dowództwo nad armią i dasz pełną swobodę działania. Oj. Nigdy po moim trupie. Było blisko. Zważ jednak, że następnym razem mogę nie zdążyć z pomocą. Wystarczy. Dość już widziałem. Velerat, chodźmy do zamku. Co on tu robi? Wpadł. Ma talent do wpadania. Co mam z nim zrobić? Idzie z nami. Muszę z nim porozmawiać. No. Wypadałoby. Żebym był w stanie, kurde, no przemówić do rozsądku. Znaczy, Foltes ma rozsądek w miarę. I po prostu musimy być po stronie Foltesta i to wszystko. Panie, to dla mnie zaszczyt. Jak się pewnie domyślasz, nie kazałem cię tu sprowadzić z powodu jakiejś błahostki. Powiem krótko. Chcę, żebyś zdjął klątwę z mojej córki. Zebrałem ludzi, którzy mogą coś wnieść do sprawy. Devet był adiutantem królewny przez ostatnie pół roku, a Velerat zna Addę od dziecka, zresztą wiesz. Jest jeszcze piękna Triss Merigold. Wspomoże cię swoją rozległą wiedzą magiczną i kobiecą intuicją. Chcę, żebyś to dobrze przemyślał. Jeszcze wrócimy do tej sprawy. Przemyślę to, wasza wysokość. Tymczasem porozmawiajmy o innych, równie palących kwestiach. Zamieniam się w słuch. Otóż wyobraź sobie, Wiedźminie, że masz dom. Wracasz do niego z wyprawy na jakiegoś potwora. Kikimorę, dajmy na to. Kiedy docierasz w końcu na miejsce, zastajesz ogarnięty pożarem bordel, bo inaczej tego nazwać nie można. Wasza wysokość. Nie skończyłem. Mało tego. Osoby, które zostawiłeś na straży, zawiodły. Ktoś zdradził i próbuje cię wyrzucić z domu, siedziby twoich przodków. Nie wpadłbyś w gniew, Wiedźminie? Nie przelałbyś jeszcze trochę krwi? Wybacz, panie, ale nie mogę się wypowiedzieć. Jako Wiedźmin nie mieszam się do polityki.
sławetna neutralność. Widzisz, ja nie mogę sobie pozwolić na ten komfort. Obie strony wybrały moje miasto na arenę walki i obie strony zostaną ukarane. Rozumiem, królu, ale niestety nie potrafię ci pomóc. Cieszę się, że rozumiesz. Mógłbyś jednak wykazać więcej entuzjazmu, jeśli chodzi o pomoc królowi. Zaproponować na przykład, że zabijesz każdego, kogo wskażę. Wybacz, miłościwy panie, ale... Milcz, wiedźminie, zanim powiesz za dużo. Władcy nie lubią, gdy się im odmawia. Zapewne masz rację, królu. Muszę się zająć ważnymi sprawami, które nie mogą dłużej czekać. Masz tu kilka tęgich głów do pomocy. Porozmawiaj z nimi, a uzyskasz pełniejszy obraz sytuacji. Pański twórca nie da się pomóc. Ona jest po prostu... Liczę na ciebie, wiedźminie. Nie zapomnę, panie. Kiedy będę miał czas, służący wezwie cię do moich prywatnych komnat. Otaczają mnie głupcy. Dobra, tyle to mam głęboko w dupie. Zwykły śmieć. Gadajmy z Triss i powiedzmy o tym, co się stało. Geralt, tak się o ciebie martwiłam. A ja o ciebie. Jestem z ciebie dumny. Słyszałem, jak walczyłaś o Alwina. To prawda. W związku z tym król objął mnie opieką. Gdzie Alwin? Zniknął. Nie mam pojęcia, jak to się stało. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. I to pomimo mojego amuletu. To niedobrze. Może się w tej chwili znajdować w dowolnym miejscu w czasie i przestrzeni. Miałam nadzieję, że amulet zablokuje jego zdolności. Oby nic mu się nie stało. Triss. Wiesz, dużo o nas myślałem. Oh, Geralt. No, prawda. Jak Yennefer nie ma. Kocham cię i chcę z tobą być. Niezależnie od wszystkiego. Jedyne, co w tych parszywych czasach jest piękne, to właśnie miłość. Geralt. Mógłbym się zmienić, nie brać ryzykownych zleceń. Znaleźlibyśmy Alwina i zamieszkali razem. Mógłbym wybudować dom. Ładne marzenie. Własnoręcznie zbudowany dom. Ty hodowałbyś konie i owce, ja uprawiałabym ogródek, ważyła strawę i gręplowała wełnę. Fajnie by było tak. Za grosz uzyskany ze sprzedaży wełny i ziemiopłodów kupowalibyśmy to, co nam niezbędne. Dajmy na to miedziane sagany i żelazne grabie. Starzelibyśmy się pięknie i z godnością. A gdybym się nudziła, przygrywałbyś mi wieczorami na własnoręcznie zmajstrowanych dudach. Co, jak powszechnie wiadomo, jest najlepszym remedium na chandrę. Przepraszam, nie chciałam. Geralt, powiedz coś. Nie chcę cię stracić. Przecież mnie masz. Przetrwamy to razem. Kiedy skończy się to szaleństwo, będzie czas na marzenia. Triss. Ja ciebie też, Geralt. Zawsze. Aż do końca świata. No, git. To porozmawiamy o reszcie kwestii. Co sądzisz o tej sprawie z Addą? Strzygą, Geralt. Teraz jest strzygą. Oboje wiemy, że klątwy i czary nie rzucają się same. Znowu stała się strzygą? Masz jakąś teorię? Wiele lat temu, kiedy zdjąłeś klątwę, przykazałeś, by królewna nosiła szafir z inkluzem. By w jej komnacie palono gałęzie jałowca, żarnowca i leszczyny. Ktoś podmienił szafir i dosypał jakiegoś świństwa do ognia. Tak. Wniosek narzuca się sam. To musiał być ktoś z jej otoczenia. Ale to nie wszystko. Sprawca posiadał wiedzę tajemną, a to już nie jest proste. Może Velerat coś wie. Uważasz, że powinienem przyjąć zlecenie króla? Tak. Jestem tu w pewnym sensie więźniem politycznym. Mogłabym oczywiście użyć teleportacji, ale mam tu parę ważnych spraw do załatwienia. Mianowicie? Nie mogę ci powiedzieć. Stąpam po cienkim lodzie. Gdybyś pomógł Foltestowi ze strzygą, to mógłbyś wstawić się za mną. Załatwiłabym swoje sprawy, a król puściłby mnie wolno. Co ty na to? Dobrze, Triss, jeśli tego chcesz. Dziękuję, Geralt. Mam przeczucie, że ostateczna rozgrywka z Salamandrą jest już blisko. Też tak sądzę. Chciałabym ci pomóc. W jaki sposób? Słyszałeś o zbrojach wytwarzanych przez gnomich płatnerzy? Tak. Musiałbym znaleźć genialnego płatnerza. Z rozległą wiedzą i znajomością metali. Kalkstein. Przebywa w Starej Wyzimie. Wiedzy mu nie brakuje i zna różne sztuczki. Na pewno ci pomoże. Masz jakieś podejrzenia, co się stało z Alwinem? Szczerze mówiąc, nie podejrzewałam, że jest w stanie przebić się przez Dwimeryt.
Niewielu czarodziejów to potrafi. Stąd wniosek, że posiada moc wystarczającą, by przenieść się w dowolne miejsce i czas. Bywaj. Skalkstein może ewentualnie, nie wiem, jakimś cudem sporządzić nam te materiały, ale nic poza tym. Hrabię to ja mam w dupie, bo on mi się nie podoba. No. Nie zaufam mu, choćby nie wiem, co się miało stać, naprawdę. Geralt, posługiwał się fałszywymi edyktami. Witaj, Velerat. Widziałem, że rozmawiałeś z królem. Minę miałeś nietęgą. Cóż, potrafię sobie wyobrazić kilka gorszych wariantów tej rozmowy. Geralt? Król powiedział mi o Addzie. Paskudna sprawa. Ale już wtedy, za pierwszym razem, ostrzegałeś nas, że to może wrócić. No i stało się. Myślisz, że drugi raz też uda ci się ją odczarować? Normalka chociaż. Nie, to by nie powiedział. Zobaczymy. Widzę, że dokładnie pamiętasz tamte wydarzenia. Jakże mógłbym zapomnieć. Spędziłeś wówczas całą noc w starym dworzyszczu, gdzie strzyga miała swój sarkofag. Od zmierzchu do świtu. Nie wiem dokładnie, jak przebiegała walka, ale hałasu narobiliście, że pół miasta nie spało. Poszliśmy do dworzyszcza o świcie. Leżeliście w wielkiej kałuży krwi na podłodze koło sarkofagu. Ledwo żyłeś, ale królewnę odczarowałeś. Zdrajca Ostrid nie przeżył. Król był w niebo wzięty. A teraz? Dużo ludzi już zginęło? Ciężko stwierdzić, wiesz. Takie kurwa czasy, że trupów więcej niż much na gównie. Wiecie, gdzie strzyga przesypia dnie? Nie, ale widziano ją w starej Wyzimie. Zdaje się, że tam poluje. Odczarowywanie królewny to ryzykowna sprawa. Owszem, ale wiesz przecież, że król ma różne sposoby, żeby cię do tego nakłonić. Zobaczymy. Rób jak chcesz, Wiedźminie, ale pamiętaj, Foltest bardzo kocha swoją córkę. No i jest tak, szansa, że tym razem ona nie przeżyje. Bo to jednak odczarowywanie strzygi było bardzo trudne z książki, pamiętam. Nie boisz się trochę, Velerat? Król wyglądał nawet na wściekłego. Myślisz, ranny. Że chodziło mu o mnie? Chyba nie wiem, ale na dostał twoim przynajmniej pazurami raz od strzygi. Wiesz, Geralt, stary już jestem. Całe życie spędziłem w służbie Temerii. Nigdy nie ugałem. Nie mam zamiaru się zmieniać na starość. Jak mnie skażą, pójdę na szafot z podniesioną głową. Bywaj. Nie wiem, co on może mi powiedzieć, by mnie przekonał do siebie. Wiedźminie. Hrabio. Darujmy sobie tytuły i zapomnijmy o nieporozumieniach w imię spraw ważniejszych. Niech będzie. Wiedźminie. Król chce, abym znów odczarował Addę. Nic dziwnego, skoro już raz ci się udało. No. Choć niemal przypłaciłeś to życiem. Pojawienie się strzygi jest gwoździem do trumny Foltesta. Ludzie gadają, że obraził bogów. Pamiętasz, skąd wzięła się królewna strzyga? Pamiętam, ale nie dbam o to, co ludzie gadają. Interesuje mnie teraźniejszość. Pozbądź się strzygi i przestań filozofować. Szanse na zdjęcie klątwy są niewielkie. Owszem, może więc zainteresuje cię pewna plotka. Podobno wyznaczono dodatkową nagrodę za zabicie strzygi. No i cały dewet. Nie interesują mnie plotki. A powinny. No cóż, twój wybór, Wiedźminie. Czyli dewet jest dalej szły, okej. Warto zapamiętać, to powinien się też bardzo bać chyba Foltesta. Nie boisz się królewskiego gniewu, dewet? Skąd ci to przyszło do głowy, Wiedźminie? Foltest wyglądał na zdrowo wkurzonego. Wspomniał coś o przelewaniu krwi. Chodziło mu o krew zdrajców i nieludzi, to oczywiste. Pewnie w końcu wykopie tego nieudacznika Velerada. Bywa. Oj. Obawiam, że kto inny, inna osoba może być nieudacznikiem. Miłościwy pan przyjmie was teraz. Idźcie na górę do jego komnaty. Jego miłość oczekuje. Udam się tam niezwłocznie. Jest sytuacja głupia. Głupia to mało powiedziane, ale no nie wiem, jak inaczej to powiedzieć. Wiedźminie, wasza wysokość? Rozmawiamy nieoficjalnie, więc daruj sobie tytuły. Miałeś czas do namysłu. Teraz chcę wiedzieć, czy Addę można odczarować. Istnieje duża szansa.
Czy klątwa mogła wrócić sama z siebie? Nie. Nie sądzę. Przypuszczam, że ktoś ponownie rzucił czar. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, czy Adda znowu będzie niedoro... Czy psychicznie będzie małą dziewczynką? Nie sądzę. Prawdopodobnie będzie pamiętać wszystko, co się wydarzyło, zanim została przemieniona. Nie sądzę. Istnieje szansa. Nie ułatwiasz mi tego, Geralt. Zatem postawię sprawę jasno. Zrobisz, co w twojej mocy, żeby ją odczarować. Jeśli uznasz, że przypadek jest beznadziejny, zabijesz królewnę. Nie będę cię za to ścigał. Już raz ci zaufałem i nie zawiodłeś mnie. Dziękuję, królu. Nie dziękuj, to nie koniec. Jeśli dowiesz się, kto rzucił czar, powiesz o tym mnie i nikomu innemu. Jeszcze jedno, Wiedźminie. Jeśli ci się uda, będziesz mógł prosić o co zechcesz. Rzecz jasna w granicach rozsądku. Jeśli spieprzysz, moja córka bardzo cierpi. Twoi bliscy też będą cierpieć. Postawiłeś sprawę jasno, panie. To dobrze. Miłościwy panie, twoje królestwo toczy jeszcze jedna choroba. Co masz na myśli, Wiedźminie? Salamandra. Adda się z nimi zadawała. Głupia smarkula. Że też mnie tutaj nie było. Velarad powiedział, że mocno przerzedziłeś ich szeregi. To się chwali. Mam nadzieję, że nie zamierzasz spocząć na laurach i ostatecznie rozwiążesz ten problem. Dokładnie tak zrobię. I jeszcze ostatnia sprawa, Wiedźminie. Kazałem cię obserwować i dostałem raport o twoim życiu osobistym. Wasza wysokość. Czekaj, nie kieruje mną zdrożna ciekawość. Szpiedzy donieśli, że romansujesz z Marigold. I chcę mieć pewność, że nie kryje się za tym coś więcej. Striss łączy mnie silny związek emocjonalny. To wszystko i nikomu nic do tego. Nie unoś się. Wiesz, Wiedźminie, ja też kochałem matkę Addy. Addę. Nie dopuszczono jednak do ożenku. No, ale mam nadzieję, że wam ułoży się lepiej. Przynajmniej, jako sterylny mutant, nie zrobisz tej dziewczynie dziecka. Pozwolę. Jeśli będziesz chciał udać się do Wyzimy, porozmawiaj z moim szambelanem. Mnie zaś przez jakiś czas nie będzie w zamku. Gdybyś czegoś potrzebował, zwróć się do Velerada. Tak zrobię. Żegnam, królu. Jeszcze jedno. No. Słucham, królu. Sprawa jest poufna. Przyrzeknij, że słowa, które teraz padną, nie wyjdą poza ściany tej komnaty. Będę milczał jako grób. Wywiad doniósł mi, że grywasz w pokera. Chodzi o to, że na dworze trudno znaleźć godnego przeciwnika. Boją się, że każe ich ściąć, czy co? Zagramy? Kurde. Oczywiście. Z królem to zaszczyt. Stawka mniejsza. Miejmy nadzieję, że to też zwiększy moje szanse, jak za mniejsze pieniądze będę grał. No. Okej, początek mamy całkiem spoko. Niby dwie pary, ale... No właśnie. No właśnie, wow, i pieniądze są spore, naprawdę. Jak będą tak, to będzie chciał więcej. Nie chcę więcej, okej. Okay. W tej sytuacji trzeba postawić... A, bo ja mam trójkę. Też mam trójkę, wow, teraz zauważyłem, dobra. No nic, spróbujemy czwórkę osiągnąć. No niestety nie wyszło. Plus jest taki, że jego trójka jest gorszej jakości i powinniśmy wygrać. No, dobrze. Okej, podbijmy. No chyba tak musimy zrobić. Nic innego nie pozostało. Spróbujemy trójkę z dwójek ogarnąć i jak siądzie, to siądzie. Dobra, mamy trójkę z dwójek, więc jest bardzo dobra sytuacja. Aczkolwiek możliwe, że Foltestowi też dokładnie się uda. No nic,
Idziemy dalej. No to musimy tak zrobić. To tylko to nam pomoże. Dobrze, mamy trójkę chociaż jedną. Słabą trójkę, ale trójka to trójka. No i niestety. Można z nim zagrać jeszcze raz? Nie mam teraz czasu na dalszą rozmowę. Dobra. To pozwólcie, że tylko zrobię wszystko, by wygrać z królem. To nie tak, że Foltes jest lepszy czy coś, tylko po prostu, no ewidentnie to jest tak podkręcone, że to szkoda gadać nawet, nie? Jest to aż przykre, ale nie spocznę, póki go nie pokonam. No to kurwa super, nie. Kurwa czwarty raz. I nic. I mu teraz siądzie oczywiście. Nie, nie siadł. No ale kurwa mu już coś takiego siadło dwa albo trzy razy, mi zero. To jest chamsko podkręcone po prostu i to mnie boli, ale dobra, mam cztery dwójki, tego się nie da przegrać. Jest, mamy pieniądze. Udało się pokonać króla. Trochę nerwów zjadłem, ale było warto, chyba definitywnie skończyliśmy tego questa. Jestem legendą pokera. Pokonałem nawet króla. Nie mam teraz czasu na dalszą rozmowę. Jakim jest Antoinette? Na czapę, wiedźmin? W moim rodzinnym Beauclair, w księstwie Toussaint, był kiedyś wiedźmin. Tańczył z nadworną czarną... To nie mogłem być ja, pani. Kiepski... Czy wszyscy wiedźmini mają... Nie, pani. Może coś pokręciłam, choć nie wydaje mi się. No, chyba pęczyłem rzeczywiście. W czym mogę ci... Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Mondi, moich trzech kuzynów musiało niedawno uchodzić z miasta z powodu pewnego niefortunnego zbiegu okoliczności. Podpadli królowi? No tak, coś w tym guście. W każdym razie chciałabym przesłać im nieco grosza w celu, powiedzmy, poprawy ich sytuacji. Rozumiemy się? Rozumiemy się świetnie. Za odpowiednią opłatą podejmę się roli posłańca. A, c'est parfait! Z tego co wiem, moi kuzyni ukrywają się na bagnach w tamtejszych jaskiniach. Nazywają się Corbin, Busset i Ramerot. Zanieś im, proszę, po 300 orenów. Pozostaje kwestia... Każdy z moich kuzynów da ci pokwitowanie. Zanieś je potem do mego narzeczonego. Jean-Pierre jest kapitanem wojsk najemnych. On cię nagodzi. Znajdziesz go w starej wyźmie. Bywaj. Okej. Mamy... z Beauclair. To na pewno pomysł. Czyli takiej Francji. Kogoś. No i co? Możemy jeszcze pogadać o jakiś temat z wami? Bywa. Nie. Velerat. Dobra. No, Deweta dalej nie lubimy. Okej, okay, czyli do starej wyzimy mogę za pomocą Szambelana, jakbym te drzwi chciał. Okej, okay, zamknięte. Dobra. Czyli do Szambelana idę. Chciałbym wrócić do wyzimy. Jesteście gotowi, panie? Tak. Kurde, strasznie mamy dużo tych rzeczy do ogarnięcia teraz. Się pospało wszystko i już mamy kolejną sprawę. Wiedźminie, z nieba nam spadłeś. Szani opowiadała o tobie. Widzieliśmy się w szpitalu Lebiody, w zimie klasztornej. Widziałyście Szani? Słyszałem, że urządziła szpital. Próbowałyśmy się tam przedostać, ale w całym mieście szaleje wojna. Same nie damy rady. Zakonnicy i Scoia'tael walczą o każdą ulicę, każdy plac. Obowiązuje zasada, kto nie z nami, ten przeciw nam. Dobrze, że ostatecznie nie dałem się wciągnąć w tę wojnę. Pomożesz nam przedostać się do szpitala? Chodźcie za mną, trzymajcie się blisko. Postaram się unikać walki, ale nigdy nic nie wiadomo. Ile tutaj mordoru się dzieje? No nic. Mam nadzieję, że przejdziemy obok jak gdyby nigdy nic. Przeszły panice. Przeszły. I jesteśmy na miejscu.
Dziękujemy ci, Geralt. Bez ciebie nie... Tak. Ci wszyscy rzeźnicy na pewno zrobiliby nam krzywdę. Cieszę się, że... Ta wojna nie prowadzi do niczego dobrego, skoro przyzwoici mieszkańcy Wyzimy cierpią najbardziej. Tak. Większość porządnych obywateli ma w nosie zakon i elfy. Chcą pokoju. Ostateczna decyzja. Przełomowy moment. Odnalazłem drogę. Nie warto umierać za ideę, szczególnie jeśli u jej podstaw leży nienawiść. Wybrałem neutralność. Jestem Wiedźminem. I wszystkich rozczarowałem. Trudno. Możemy ci jakoś pomóc, Wiedźminie? Mamy dużo pracy, ale dla ciebie zawsze znajdziemy chwilę. Nawet dłuższą chwilę. Ale nie teraz, bo Shani nas zabije. A, jest taką trochę chwilę. Zazdrosna. Rozumiem. Do zobaczenia, dziewczyny. Witaj, Wiedźminie. Widzę, że urządziłaś szpital. Zawsze byłeś bystry. Możemy chwilę porozmawiać? Pewnie nie zauważyłeś, ale mam ręce pełne roboty. Zresztą nie wiem, o czym mielibyśmy rozmawiać. Przecież nie jestem godna twojego zaufania. O czym mówisz? Jak to o czym? O Alwinie. Pokazałeś wystarczająco wyraźnie, kto jest godny wiedźmińskiego zaufania, a kto nie. Z kim można się od czasu do czasu przespać, a komu powierzyć dziecko. Ale... Nie chcę tego słuchać, muszę pomagać rannym. Ciężkie życie, Wiedźmina. Mistrzu! Mistrzu, czy jesteś Wiedźminem? Potwór? Owszem, co się stało? Mistrzu Geralcie, potworzyca ludzi morduje. Strzyga? Mów, że wreszcie. Strzyga pojawiła się przy wieży. Przysłano mnie, żebym Wiedźmina sprowadził. Żołnierze rady nie dają już pięć... O którą wieżę? O tę najwyższą. Wiewiórki ją podpaliły. Na pewno trafisz. Jak tu się wszystko szybko dzieje. No kurde, ona nie chce... Nie zrozumie tego, że z czarodziką Alwin miał większe szanse na to, że przeżyje. W obliczu, kiedy Salamandra go będzie szukała. Dobra, nie muszę się z nimi bić, na szczęście. Wystarczy po prostu odbiec. Nie zrozumie, nie pojmie tego, no. Tu jest jakieś przejście w ogóle, o. Aha, strzyga. Czy kto to? Tak strzyga nie wyglądała chyba. Mutant jakiś, no. To Kalksztejn zaczął się bawić czarami, czy tutaj są ludzie z Salamandry po prostu, bo nie wiem. To naprawdę wszystko mamy w tej Wiedźminie. Ciekawe, co z Zygfrydem. Czy się zmienił pod wpływem wielkiego mistrza, czy... Czy przejrzał na oczy? Pewnie się zmienił. Byłoby zbyt piękne. O, i Kalksztejn, okej, czyli on tutaj był uwięziony. Nareszcie ten potwór nie żyje. Co tu robisz? Słyszałem, że żołnierze walczą ze strzygą, więc przybiegłem zobaczyć sławną, wyzimską strzygę królewna. Co prawda to nie strzyga, ale to też jest bardzo ciekawe. Kalksztejn, nie podniecaj się za bardzo. Muszę zapłacić tym dobrym wojakom, żeby pozbierali kawałki ciała i zanieśli do mojego laboratorium, a później... Chwila. Skoro wiemy, że to nie strzyga, to co to było? Bo z pewnością nie karczmasz nosi beczka. To jest wynik połączenia alchemii, genetyki, biologii i czarnej magii. Już nie mogę się doczekać, żeby przyjrzeć się mu z bliska. Słowem, to mutant. Coś jak ty. Coś? Nie do końca, ale podobny. Mutacja przyspieszona jest czynnikiem magicznym i alchemicznym. Efekty uboczne praktycznie poza kontrolą. Na pewno jest diabelsko szybki i silny. Żeby powiedzieć więcej, muszę go trochę pokroić. Wiesz, skąd się tu wziął? Żołnierze mówili, że przyszedł od strony cmentarza na bagnach. Słuchaj, wziąłem ten zwój z myślą o strzydze, ale to coś jest lepszym łupem. Jeśli masz zamiar zabić strzygę, na podstawie tej recepty przyrządzisz potężny eliksir. Salamandra robi się coraz bardziej zuchwała. Tak, przyspieszone mutacje i eksperymenty na ludziach to paskudna sprawa. To wszystko przez wykradzione wiedźmińskie tajemnice. No. Przez wiele lat ich strzegliście i uniknęliście takiej pokusy. Moje gratulacje. No dobrze, ale co z prawdziwą strzygą? Skoro opowieść żołnierzy się nie sprawdziła, słyszałem plotki o wydarzeniach na bagnach. Jakie plotki? Streszczaj się.
Ponoć pod starą kaplicą znaleziono czyjeś zwłoki. Jelita rozwłóczone na całą długość. Odpowiednio 6,5 i... 1,5 metra. Dzięki. Okej. Okay. Słyszałeś o pancerzu kruka? Tak, bardzo ciekawa legenda z punktu widzenia naukowca. Jest tam dużo... Dałbyś radę odtworzyć pancerz kruka, jeśli dostarczyłbym komponenty? Pomyślmy. Tak, będę potrzebował kilku drobiazgów. Zbroi grafa Kobusa Reutera, który poległ w czasie bitwy pod Brenną. Jego trup wraz ze zbroją spoczywa w krypcie na cmentarzu. Cmentarz na bagnach, Kobus Reuter. Nie powinno być problemów. Coś jeszcze? Zapiski elfiego mistrza pieśni. Znowu cmentarz na bagnach. Splądrować grób elfiego mistrza pieśni, żaden problem. Co dalej? Otóż na bagnach znajduje się stara jaskinia, zajmowana w tej chwili przez uchodźców. Znajdziesz w niej niepozorny na pierwszy rzut oka kamień. Jest on jednak wrażliwy na magię. Znam się trochę na czarach. Jeśli użyjesz na nim odpowiedniej kombinacji znaków, otworzy przed tobą tajemne przejście do pracowni słynnej czarodziejki Agnes z Glanville. Brzmi interesująco. Pewnie zalęgło się tam trochę potworów, więc uważaj na siebie. Odszukaj skrzynię, a w niej magiczną formułę. Jeśli mi ją przyniesiesz, odtworzę zbroję. Jaka jest kombinacja znaków? Art, igni i znowu art. Tylko nie zdradź tego nikomu. No i oczywiście potrzebujemy zbroi kruka. Bez tego nie ruszymy. O, po wypiciu eliksir dodaje jeden srebrny i jeden brązowy talent. To go bardzo chętnie skomponuję. No nic. Dalej pójdzie, spróbujemy dostać się do tej wieży kata, żeby dostać się do Zahima. Dentysty. Żeby dać mu te rzeczy ze zjadarki w ogóle. Bo bym chciał chociaż tego questa z głowy mieć tam, usuniętego. No, no i jak takie rzeczy, to nawet cmentary się pojawiają. Okej, czyli muszę do wyrwy w murze się dostać, ale nie mogę się dostać do wyrwy w murze, bo wszystko jest kurwa zablokowane, no. Zobaczmy, no może Shani się uspokoiła i będzie chciała z nami pogadać. O. Jak poszło ze strzygą? To był fałszywy alarm. Jakiś mutant atakował żołnierzy. Potrzebujesz pomocy? Nie bardziej od innych pacjentów. Pozwól, że sama ocenię. Shani. Jesteś cały. Nie obawiasz się zakonników i elfów? Jedni i drudzy mogą uznać, że leczysz ich wrogów. Dla mnie to nie są wrogowie, tylko ranni. W tym szpitalu nie ma podziałów rasowych, ani politycznych. Zrozumiałam to pod Brenną. Rasti leczył naszych i Nilfgaardczyków. Zasłonił rannego własnym ciałem, kiedy przyszły elfy. Jeśli się tutaj pojawią, obym miała odwagę bronić pacjentów. Na pewno, Shani. Chociaż wolałbym, żebyś uciekła i nie próbowała się poświęcać. To miłe. Dlaczego mi to mówisz? Na Melitele, co to za dźwięki? Co, ktoś se wchodzi? No to wymordujemy nieco elfów. Widzę, że leczycie tutaj ludzi. Jakże to więc? Ranimy ludzi na ulicach, żeby umierali, a wy ich leczycie? Zauważam tu absolutny brak logiki i zgodności interesów. Sorry. Precz stąd! Precz z mojego szpitala, morderco! Wynoś się na ulicę! Tam jest twoje miejsce wśród innych morderców. Pozabijajcie się nawzajem, jeśli wola, ale stąd precz! Shani, uważaj! Zabić Dwan. Nie, kurwa, gratulacje, zjebie jebany. Oś nie umierasz. Ty i twoje elfy. Śmieszne. Wszyscy jesteście śmieszni. Też mają tą druidkę zasraną. Znaczy elfkę, która ich leczy. Dobra, tą elfkę trzeba zabić, bo... Ona mi tu przeszkadza wszystko. We wszystkim. Zabici. Przyjdzie nam umrzeć wszystkim. Mordercy! Chcieli zażynać rannych. Jak można tak nisko upaść? W mieście dzieją się gorsze rzeczy. Dziękuję, Geralt. W imieniu wszystkich pacjentów. I swoim. Nie ma sprawy. Muszę iść. Do zobaczenia, Shani. Bywaj, Geralt. Nie pierdol, teraz wy. Co tu się dzieje? Spóźniliście się. Jak widać, wszyscy napastnicy nie żyją. A teraz wyjdźcie, jeśli łaska. Straszycie rannych. Tu są nie ludzie. Musimy wszystkich aresztować i przesłuchać. Kto wydał te rozkazy?
Naszym dowódcą jest Biała Rajla. Koniec tej gadaniny! Brać ich! Zgłupiałeś do reszty, wojaku? Albo stąd wyjdziesz, albo cię wyniosą. Giń, potworze! No i kurwa, gratulacje, kolejne zjeby. Nie wiem, wszyscy są warci samego siebie. Tylko, że ci są kurwa mocniejsi. O, w dupę, czekajcie, muszę sobie miecz naostrzyć. I też jaskółkę wypijemy, ponieważ... pewnie trochę będziemy musieli... No, trochę stracimy po prostu życia w trakcie tej walki z nimi. Dobrze, że Shani jest taka tanki. Nie wiem, gdzie się nauczyła tego, ale bardzo dobrze, bo... bo trochę odciąga uwagę reszty. Kurde, na moje to oni powinni się zabarykadować w tym szpitalu jakoś, bo... tu z buta może przyjść ten i ten. Powinienem zabrać Sani ze szpitala przynajmniej na jakiś czas, no. Nie głupie. Muszę się napić. Nie mogę uwierzyć, że chcieli nas tak po prostu pozabijać. Mogę jeszcze jakoś pomóc? Muszę się przedostać w okolice cmentarza na bagnach. Obozują tam druidzi. Mają lekarstwa, bez których większość tych nieszczęśników nie doczeka jutra. O. Świetnie się składa, bo również mam pewną sprawę do załatwienia w tym miejscu. Spróbujemy się przekraść. Ruszajmy tylnym wyjściem. Spróbujemy ominąć kurde, walki. Kurde, ale to tam się nie da pójść. Chyba, że Shani będziesz nas prowadziła. To wtedy git. Bo tu wszystko jest zabarykodowane i nie znam w ogóle... sposobu, by tam się dostać. Złe wieści. Zaglądałam już do alejki. To jedyna droga, a roi się tam od trupojadów. To akurat niewielki problem. Oj, chyba tutaj barykada została zwolniona, bo tu się chyba wcześniej nie dało przejść, mam wrażenie. No. Bardzo pasi mi to. Pierdolony paser mi przeszkadza w zabijaniu tych guli. No i umarł. Gratuluję. Nawet po bitwie pod Brenną ich tyle nie było. Od miesięcy żrą ofiary plagi. Zwabiła je pożoga. Tam jest ich więcej. No i czy da się? No teraz się magicznie wszystko da zniszczyć. Nie wiem. Dobra, no. Czaję, że musiałem te questy zrobić, żeby móc gdzieś dalej się przedostać, że... jest taka konieczność i gra mnie chciała do tego zmusić w ten sposób. Może to nie jest najlepsza droga. Z dwojga złego wolę zabijać potwory. Nie chcę się mieszać w cudzy konflikt. W takim razie to jedyna droga. Ruszajmy. Ale to elegancko idzie, bo tu wchodzimy tam. Styl grupowy i szybko bardzo umierają wszystkie potwory. Szczególnie, że jest ich dużo, to styl grupowy więcej zadaje, więc to nawet, szczerze mówiąc, na korzyść wpływa. Jeśli możemy oczywiście zadawać cios. Jeśli ograniczają nam tą możliwość, to wtedy akurat nie jest to takie sprytne. Jest coraz gorzej. Wytrzymaj. Widać już wyjście. Dobra, zdaje się, że wszystko wybiliśmy. Każdego potwora. Co do Joty. Racja. Jej już nic nie pomoże. Niebawem dotrzemy na bagna. To są te same bagna co kiedyś, czy...? Ach, to było straszne. Nigdy się tak nie bałam. Byłaś dzielna. Bez ciebie nie dałabym rady. Gdzie cię odprowadzić? Mam kilka spraw do załatwienia. W pobliżu znajduje się jaskinia druidów. Tam będę bezpieczna. Dobra. Git majonez. O ja pierdolę. Co to za przywitanie? Wy to widzicie, jak tu jest armia chyba wszystkiego i te bloodzigiery będą wybuchać jak umrą. Nie gadaj, że wy też będziecie się z nami bili. No nie, to ten wielki zjeb. No. Płonąca róża! Wiedźminie, nic ci nie jest? Żyję. Nadeszliście w samą porę.
Miałeś szczęście, że akurat byliśmy w pobliżu. Jestem Jakub de Aldersberg, mistrz zakonu Płonącej Róży. Geralt z Rivi. Jak zauważyłeś, jestem wiedźminem. Wiem, kim jesteś. I znam twoje poczynania z bardzo wiarygodnego źródła. Wyjaśnij, proszę. Ha, ha! Geralt z Rivi prosi o wyjaśnienia. Ten, który tak hojnie szafuje swoją życiową mądrością. Wybacz, że się nie śmieję. Nie z braku szacunku, po prostu nie załapałem żartu. Nie zamierzam nic tłumaczyć. W przeciwieństwie do ciebie jestem człowiekiem czynu. Zbiera mi się na śmiech, gdy wspominam twoje pseudofilozoficzne rozważania. Tylko czas, wiedźminie, uczy nas czegokolwiek. Jedynie z perspektywy czasu można zrozumieć, co jest słuszne, kto jest człowiekiem, a kto potworem, jak rozpoznać zło i jak je pokonać. Nie mam ochoty na zgadywanki, więc albo zdradzisz mi przyczynę złości i rozgoryczenia, albo pożegnamy się. Dosyć chłodno. Wybacz mi, starzy ludzie bywają zgryźliwi. Wiedz, że czasami mówią mi o twoich dokonaniach i choć nie wszystkie twe czyny uznaję za słuszne, zawsze słucham o nich z niekłamanym zainteresowaniem. Czym sobie zasłużyłem na zainteresowanie wielkiego mistrza zakonu Płonącej Róży? Lubię wiedzieć, co dzieje się w Temerii. Dzięki temu mogę pojawić się we właściwym czasie i we właściwym miejscu. No właśnie. Dziękuję za pomoc. Chociaż nie jesteś człowiekiem, byłeś w potrzebie. Obowiązkiem każdego rycerza jest nieść pomoc potrzebującym. Jest to część naszego powołania. Brzmi pięknie. Szkoda, że tak niewielu jest obecnie prawdziwych rycerzy. Właściwie dotąd jeszcze żadnego nie spotkałem. Mylisz się. Wielka szkoda, że straciłeś pamięć. Mógłbym ci wówczas przypomnieć. Rozumiem, że Siegfried uznał za swój rycerski obowiązek donieść o moich prywatnych sprawach. Mylisz się po raz kolejny. Siegfried, syn Ejka z Danel, nie jest plotkarzem. Jeśli powiedział mi o tym, to tylko z chęci niesienia pomocy. Moja wiedza pochodzi z innego źródła. Mogę wiedzieć, jak ma na imię to źródło? Nosi wiele imion i jest kapryśną kochanką. Już wiesz? Przeznaczenie. To magia, wiedźminie. Wiesz, czym jest zakon? Zakon jest ideą, począwszy od podstaw. Skończywszy na rzeczach najważniejszych, takich jak cel, wizja, która nam przyświeca. Celem jest nowy świat, porządek, który nastanie po nadejściu białego zimna. Świat, w którym każdemu dane będzie według zasług, nie pochodzenia lub układów. Świat, w którym silniejszy pomaga słabszemu, a zbrodnie spotyka zasłużona kara. Świat jasnych zasad i ideałów. To właśnie jest zakon. Brzmi pięknie. Pewnie wiesz, że w nasze szeregi może wstąpić każdy. Chłop, kupiec, nawet wiedźmin. Rycerze nie biorą zapłaty za oferowaną pomoc. Awans zależy od czynów. Rozumiem, że idea nie obejmuje neutralnych wiedźminów. Mam nadzieję, że piękna wizja nie zmieni się w koszmar. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, zrozumiesz. Nie będę was dłużej zatrzymywał, ale nie lubię zaciągać długów. Spłaciłeś swój dług. Nie rozumiem. Nie mamy więcej czasu, nic mi nie jesteś winien. Koniec odpoczynku. Formować szyk. Wizima czeka. Bywaj. Dalibyśmy sobie radę, szczerze. Jego pomoc nie była potrzebna, szczerze. Idę do jaskini druidów. Tam znajdę leki, których potrzebują moi pacjenci. Pójdę z tobą. Nie, nie trzeba. Po tej rzezi nie zostało tutaj chyba wiele potworów, a ty masz ważne sprawy do załatwienia. W takim razie do zobaczenia. Do zobaczenia. I patrzcie, topielce niby się mnie boją, a tak biegają za mną. No i przez co nie mogę wyjść do tej zasranej jaskini. Muszę ich wybić, mimo że mam tą wstążkę pieprzoną. Jest tak... do dupy, bo niby się boją, ale jednak biegną. Wejdźmy do tej jaskini druidów. O! Mamy wielkiego łowczego. Witajcie, panie Geralt. Co tu robisz? W Wyzimie rewolucja. Ludzie i nieludzie mordują się nawzajem. Nie interesuje mnie to. Tutaj uciekają niewinni. Druidzi opiekują się nimi. Ja im pomagam, a przy okazji ochraniam. To git. Mogę się na coś przydać? Chodzą słuchy, że w okolicach starej krypty na bagnach pojawiły się jakieś zabójcze monstra. Wiesz coś więcej?
Ludzie powiadają coś o nietoperzowatym potworze i wampirzycy. Zbadaj te sprawy, jeśli łaska. Porozmawiajmy o czymś innym. Pytaj, wie... Ochraniasz uciekinierów? Ano, ochraniam. Trzeba pomagać bliźnim. Wierzysz w wieczny ogień? Po prawdzie to nie, ale jestem zapobiegawczy. Kilka dobrych uczynków mi nie zaszkodzi. Bywaj. Nigit. Słyszałem, czegoś od nas chce, że przybiegła? Geralt. Udało się załatwić wszystkie potrzebne leki? Muszę poczekać. Procedura przygotowywania lekarstw jest nawet bardziej skomplikowana od ważenia eliksirów. Mogę ci jakoś pomóc? Nie, dam sobie radę. Możesz iść i ratować świat. Bywaj. No i mamy kuzyna Korbina. To jeden z trzech, któremu mieliśmy dać wyprawkę w wysokości 300 orenów. Wiedźmin... O co chodzi? Zdaje się, że niedawno gościł... To prawda. Nie spotkałeś tam Antoinette, mojej... Owszem. Mam coś dla ciebie od Antoinette. Dziękuję. Stokrotnie dziękuję. Dobry użyt... Otrzymano pokwitowanie. Pieniądze otrzymałem, dziękuję tobie kurierowi, okej. Okay. Ile rzeczy tu się dzieje, to jest naprawdę szok, nie? Normalnie... Szczerze mówiąc, nie mam co opowiadać i nie wiem... nie wiem o czym mówić, nie? Bo... Można byłoby powiedzieć wszystko i nic. Na temat danej sytuacji. Na pewno pójdźmy do kolejnej jaskini uchodźców. Ponieważ tam będzie kuzyn kolejny i coś tam jeszcze chyba można im przekazać czy coś. Chyba zdejmę tę wstążkę szczerze, bo ona nic nie daje, bo nie mogę się dostać do lokacji przez nią. Swoją drogą mogłem u Jaskra zostawić nieco rzeczy. Zobacz, mamy kolejnego kuzyna. Kuzyn Boost. Wiedźmin Geralt? Słucha. Słyszałem, że król... Nieważne. Nic już nie chcę wiedzieć. Interesuje mnie tylko moja uroda. Spotkałem. O, dziękuję. Nie wiem, po co ci pieniądze, szczerze. Teraz aktualnie nic one nie dadzą. Bym się zastanawiał, czym, jak przeżyć na waszym miejscu. No nic, możemy się przespać do dnia w ogóle. Żeby talenty rozdysponować. Wiadomo, dalej będzie mnóstwo potworów pewnie, ale... Wow, i to dwa poziomy w ogóle wbiliśmy za ten czas. Więc mamy... Fulla w sile. Jesteśmy najsilniejszym wiedźminem aktualnie chyba. Co do brązowych talentów, to na Quen je damy. Srebrne tutaj w zręczność. I w znaki można. Tyk. Pyk. I ostatni złoty talent możemy w inteligencję dać. No i elegancko do południa się prześpimy. Aha, tylko nie mamy dobrej bazy do wytwarzania eliksirów niestety. Mamy tylko po prostu dobrą bazę, ale nie bardzo dobrą, więc nie przyrządzimy przez to eliksiru ze śluzu Dagona. No nic, to jedną jaskółkę sobie zrobię. Ale dobra widzowie, w tym odcinku to będzie na tyle. Sporo się podziało. No i kurczę co, no. Do zobaczenia w następnym odcinku. I cześć!